Witam, Remigiusz Benderewski, Auto 27 i kolejna autorska wideoprezentacja świeżo sprowadzonego z Niemiec, włączonego już do mojej oferty samochodu. Po rozwinięciu opisu pod filmem znajdziesz link do Automoto, tam poznasz cenę, tam także rozdziały, czyli kolejne etapy mojej prezentacji ukazujące Ci w doskonałych szczegółach ten konkretny egzemplarz. Na tym bardzo mi zależy, żebyście zobaczyli moją jakość, żebyście wiedzieli, że na mnie można liczyć i że moje samochody to auta cierpliwie wyszukane, bo po niemieckiej stronie można znaleźć piękne egzemplarze, można być później z nich dumnym i można prezentować je z bliska, a na miejscu te auta jeszcze mocniej oczarowują swoich przyszłych kierowców, bo już zetknięcie się z takim porządnym samochodem napawa optymizmem na przyjemną eksploatację późniejszą i to tutaj ma też ogromne znaczenie. Ford S-Max to samochód multiutalentowany, samochód bezpieczny, rodzinny, dobrze wyposażony. Auto, które spełnia szereg zadań. Samochód został stworzony do tego, żeby każdy kilometr był zwyczajnie przyjemnym kilometrem. I S-Max jest takim pochłaniaczem właśnie naszej drogi. Zawsze bezpiecznie, pewnie dowozi nas do celu razem z całą rodziną, która ma tutaj naprawdę bardzo przyjemne warunki. Jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to jest to samochód, który wyjechał na drogę w roku 2020, w końcu lutego 2020 roku. Auto posiadało po niemieckiej stronie jednego właściciela. Dzięki temu właśnie takie samochody mają swoją wyższą moc utrzymania i to też wszystko zobaczycie. Wersja Titanium plus kolor Panther Schwarz, mieniący się w zależności od padania promieni słonecznych. Mamy chromowane relingi, są chromowane obwoluty wokół solarnych, termoizolacyjnych, przyciemnianych szyb. Są także oczywiście 17-calowe alufelgi oraz lakierowana pod kolor nadwozia listwa progowa. Wersja poliftingu, wersja Titanium to także przebudowana przednia część zderzaka. Mamy inne osadzenie halogenów, listwy chromowane. To na pewno wszystko dodało też uroku dla Forda S-Max. W połączeniu z kolorem Panther Schwarz to wszystko zgrywa się w bardzo pozytywną całość, jeżeli chodzi o estymę tego modelu. Mamy także automatyczne, inteligentne, full LED-owe światła, które odpalając odpowiednie segmenty diod LED w czasie jazdy zapewniają nie tylko piękny wygląd, ale pełne bezpieczeństwo w każdych warunkach. Na wyposażeniu tego auta także przednia kamera, która pozwoli nam precyzyjnie parkować. Tutaj pełne multimedia od Sony, doskonałe nagłośnienie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w tym samochodzie też nie trzeba z niczego rezygnować. Mamy aktywny tempomat, radar antykolizyjny, mamy asystenta pasa ruchu, odczytywanie znaków drogowych, cross traffic alert. Systemy, które zabezpieczają nas w każdym kilometrze. Mamy oczywiście także kontrolę martwego punktu bliz w lusterkach. Jeżeli mówimy o multimediach, to oczywiście synk trzeciej generacji, czyli możliwość wyświetlania aplikacji wprost ze smartfona na ekranie centralnym. Ale moi drodzy, to nie wszystko. Ten samochód pozwala łączyć się z naszym smartfonem. Dzięki temu będziemy mogli z domu, z pozycji aplikacji uruchomić silnik, sprawdzić, czy zamknięte są szyby. Szereg innych możliwości, które na pewno też przydadzą się w codziennym użytkowaniu. Zawsze będziemy wtedy wsiadali do rozgrzanego, ciepłego samochodu, bo już właśnie z domu możemy go zwyczajnie uruchomić. Moi drodzy, piękna tapicerka, Prada Ebony, no i oczywiście całość złączona też bardzo dobrymi materiałami. Nic w S-Maxie nie trzeszczy, nie zaburza ciszy jazdy. Silnik to 2 litry diesel o mocy 150 koni mechanicznych, 370 Nm momentu obrotowego. 128 tysięcy kilometrów, ale przebieg w tym samochodzie był wykonany w trybie autostradowym, więc nie jest to auto w żadnym stopniu zniszczone. Kamera cofania, automatyczne parkowanie, elektryczna klapa bagażnika otwierana także za pomocą ruchu nogi. Moi mili, naprawdę wszystko tutaj odnajdziemy, co jest najważniejsze w nowoczesnym, bezpiecznym, przyjemnym, rodzinnym samochodzie. Także 8-stopniowy automat, który generuje niskie obroty przy wyższych prędkościach i który na pewno też będzie wpływał na ekonomię. A jest to hydrokinetyczna skrzynia automatyczna i przechodzimy do tego, żeby z bliska to wszystko Wam pokazać, bo jest tutaj naprawdę szereg takich elementów, które musicie zobaczyć, żeby nabrać przekonania, że jest to porządny Ford S-Max.
pierwszej części mojej wideoprezentacji zapoznamy się z każdym detalem nadwozia tego Forda S-Maxa. Ale na wstępie powiem także, że nie był to samochód picowany, nie był polerowany, nie był etapowo przygotowywany do sprzedaży. Pokazuję go w takiej formie, jak był utrzymany przez swojego jedynego właściciela. To ma niezwykłą moc przyciągania, że przyjeżdżając na miejsce, ten samochód pokazuje właśnie wartości tego, jak był traktowany przez użytkownika, a nie to, jak był wypicowany i wypudrowany przez handlarza. Moi drodzy, zobaczmy sobie przednią część nadwozia tego samochodu. Skupmy się na razie na zderzaku. Przebieg autostradowy, ale dzięki temu, że mamy tutaj radar antykolizyjny, aktywny tempomat, samochód utrzymuje częściej tą oczywiście odległość odpowiednią od poprzedzających pojazdów, bo te systemy cały czas nad tym czuwają. No i dzięki temu nie ma tutaj żadnych zbędnych odprysków, nie ma uchybień. Normalne ślady eksploatacji, nic szpecącego. Halogeny w całości, nigdzie nie popękane, nie zaparowane. Wszystkie listwy chromowane, zarówno na grillu, czy właśnie tutaj pod halogenami, są w porządku. Nie ma żadnych zniszczeń. Jeżeli chodzi o maskę, w masce nie odnajdziemy żadnych wgniotek, żadnych rys, żadnych innych oszpeceń. Przód samochodu utrzymany jest bardzo poprawnie. Reflektory full LED-owe, mamy liniowe, spadające kierunkowskazy, w pełni światła automatyczne. Świecą doskonale, zapewniając, tak jak mówiłem, pełne bezpieczeństwo, ale także i piękny wygląd. Nie są zaparowane, nie są zawilgocone, nie są wypiaskowane, nigdzie popękane. Szyba czołowa tego samochodu jest fabryczna, nigdy nie była wymieniana, ale także, co jest ważne, ona jest podgrzewana, tam zawierają się systemy wspomagające kierowcę. Szyba nie jest nigdzie odpryśnięta, nie jest porysowana. Jeżeli chodzi o łączenie szyby z dachem, tutaj też nie znajdziemy takich szpecących odprysków, więc możemy przechodzić przez kolejne elementy i zobaczymy oczywiście pełną też oryginalność szczeliny tego samochodu, wszystkie sprawy, które pokazują nam właśnie pełną fabryczność. Na tym błotniku też tutaj nie ma żadnej wgnioty, nie ma żadnej rysy. Nie znajdziemy także na tym S-Maxie oczywiście żadnych korozyjnych nalotów. Pełen system bezkluczykowy Keyless Go. Wystarczy, że podejdziemy do auta, wciśniemy tutaj przycisk, mając przy sobie kluczyki, samochód nam się zamknie. Kiedy podejdziemy, wsadzimy rękę, samochód nam się otworzy. System kontroli martwego punktu w lusterkach. Kierunkowskazy w lusterkach oraz także oświetlenie na podłoże, żebyśmy wiedzieli, gdzie stąpamy. No i patrzymy na drzwi po stronie pasażera. Zobaczcie, tutaj też żadnej wgniotki, żadnej rysy, nie ma także obić parkingowych. Listwy szybowe nie są wypłowiałe, zmatowiałe, szyby również nie zawierają takiego kamiennego nalotu. Idziemy na drzwi tylne, bo chcę Wam naprawdę z 10 cm pokazać wszystko, bo warto taki samochód wspierać obrazem. Bo to jest samochód poszanowany i ten szacunek po prostu tutaj widać, moi drodzy. Ja wiem, że mówienie to jest mówienie, ale Wy przecież widzicie, a ci, którzy znają, którzy skorzystali z mojej oferty, wiedzą, jakim ja jestem pedantem, jeżeli chodzi o wyszukiwanie po stronie niemieckiej porządnych samochodów. Więc zobaczcie, moi drodzy, profil tego samochodu boczny. Nie ma żadnego wgniecenia, żadnego uchybienia. Lakier Panther Schwarz zmieni się doskonale, więc tutaj po tej stronie bez uwag. Idźmy do tyłu, tylna klapa. Oczywiście szyba tylna nie jest też porysowana od wycieraczki. Trzecie światło stop również nigdzie nie jest zawilgocone. Klapa z tyłu, moi drodzy, też bez uwag. Też tutaj nie znajdziemy wgniot, nie znajdziemy żadnych oszpeceń. Oczywiście także i tutaj występuje kamera cofania, bo system przedniej i tylniej kamery jest tutaj zespolony również z automatycznym parkowaniem, jakie ten samochód ma dostępne. Więc, moi drodzy, jeżeli chodzi o tylną część nadwozia, tutaj również nie znajdziemy żadnych wad. Światła tylne w pełni LED-owe, one również nie są zaparowane, nie są nigdzie pęknięte, nie pływa woda. Przejdźmy na stronę kierowcy. I zacznijmy oczywiście również od strony błotnika. Bardzo ważne elementy. I tutaj z czystą śmiałością również przechodzimy przez te drzwi z tyłu do przednich. I błotnik z przodu. Gdybym nawet tutaj jakiekolwiek uchybienie znalazł, moi drodzy, na pewno Wam o tym powiem, ale samochód oczywiście dobrze przejrzany
przeze mnie wstępnie, więc no, o niczym złym tutaj mówić nie można, bo nic takiego nie występuje. Zobaczmy także profil boczny od strony kierowcy. Tutaj także żadnych parkingowych zagnieceń, żadnych wad wizualnych. Równy, piękny samochód. Można również zajrzeć na dach, chociaż listwy te chromowane tutaj relingi nie były używane, nie ma śladów od żadnych zaczepów, więc także dach bez żadnych rys, bez żadnych wgniot. Nic tutaj przewożone po prostu nie było i to się wszystko chwali. Więc moi drodzy, jeżeli będziemy sobie reasumować stronę zewnętrzną tego Forda S-Maxa, na pewno nie będziecie zawiedzeni stroną wizualną. Samochód piękny, samochód pielęgnowany, ale samochód niepicowany, niepudrowany, uczciwie zadbany. Wiem o tym S-Maxie opowiadam, bo moi drodzy, naprawdę dzisiaj o takiego Forda S-Maxa jest bardzo ciężko i wiedzą o tym wszyscy ci, którzy są na etapie poszukiwania swojego wymarzonego samochodu. Zajmijmy się teraz alufelgami, ogumieniem, hamulcami. Często pomijany przez Was element, a to też wskazuje na kompletność, na utrzymanie danego samochodu. Jak tutaj sytuacja się klaruje? Bardzo ważne jest to, że mamy tutaj niezniszczone alufelgi fabryczne. One nie są nigdzie odrapane, nie są krzywe. Także nie było najeżdżane na żadne za wysokie krawężniki. Opony marki Continental Premium Contact 5, czyli to też nam mówi, że właściciel wybierał to, co jest po prostu najlepsze. Jeżeli chodzi o te opony, one są z 2022 roku. Bieżnik to zdecydowanie ponad 80%. Tarcze hamulcowe jak nowe. Samochód na bieżąco serwisowany, także tutaj nie mamy żadnego rantu. Delikatnie trzeba pojeździć, dlatego że samochody moje stoją, często oczekując na dostarczenie do Polski, więc no taki delikatny nalocik się zebrał, ale oczywiście to nie jest nic poważnego. Wystarczy chwilkę pojeździć. Klocki hamulcowe, moi drodzy, no też ponad 80%, także przechodzimy sobie do tyłu. Sytuacja analogiczna, również z oponami, także opony Continental. Tutaj to zdecydowanie można powiedzieć, że ponad 90% bieżnika, dlatego że z tyłu opony się oczywiście zawsze mniej zużywają. Alufelgi także nigdzie nie są zniszczone. Tarcze hamulcowe również jak nowe, bez najmniejszego rantu, a klocki hamulcowe tutaj widocznie też nowe, można powiedzieć, bo nie mają jeszcze praktycznie żadnego zużycia, czyli no ponad 90% swojej grubości. Pokażę Wam komplet kół zimowych do tego S-Maxa. Ten właśnie komplet kół zimowych otrzymacie Państwo gratis wraz z tym S-Maxem. Są to oryginalne felgi stalowe, zawierające także czujniki ciśnienia opon, więc system będzie działał poprawnie także zimą. Felgi też nigdzie nie są pokrzywione, są gotowe do montażu, do założenia. Ale co jest największym atutem? Mamy tutaj zupełnie nowe cztery opony zimowe o rozmiarze 235x55x17. Zupełnie nowe zimówki. To właśnie świadczy o kompletności i o przygotowaniu na każdy sezon. Przygotowanie samochodu na każdy sezon, jego pełna kompletność jest bardzo ważnym elementem. Gotowy na wszystkie nasze wyzwania. I takie samochody też oczywiście mają swoją odrębną, wyższą moc przyciągania. Więc kompletność liczy się niesamowicie. Ona wskazuje na jakość oferty. Czas zajrzeć do bagażnika. Oczywiście otwiera się elektrycznie. Możemy za pomocą przycisku na konsoli, możemy także standardowo przyciskiem pod tablicą rejestracyjną, dwa razy wciskając kluczyk na pilocie bądź ruchem nogi. Moi mili, jeżeli chodzi o bagażnik Forda S-Maxa, on generuje pozytywną przestrzeń. Po prostu taką, która zawsze będzie wystarczała. Czy to na duże zakupy, czy na rodzinne, urlopowe wojaże. Ford S-Max nie boi się, bo to jest przestrzeń, która naprawdę zapewnia komfort używania. Jeżeli chodzi o parametry, to kiedy fotele są, a każda ten fotel możemy oddzielnie sobie rozkładać, przesuwać, więc to także możliwości zwiększa aranżacji wnętrza. Minimalna pojemność bagażnika to 1035 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń, a składają się one także elektrycznie, będziemy mieli do dyspozycji 2200 litrów. Szerokość pomiędzy nadkolami to 1044 mm, wysokość bagażnika 1 m, długość do oparcia tylnej kanapy 1187 mm, długość ze złożoną tylną kanapą praktycznie 2 m, a wysokość progu załadowczego to 632 mm. Parametry tutaj
mówią same za siebie, nie będziemy niczego więcej potrzebowali. W bagażniku w S-Maxie znajdziemy oczywiście zwijaną roletę, mamy różnego rodzaju schoweczki, oświetlenie, gniazdo zasilania. Tutaj na wyposażeniu także specjalna przegroda, którą możemy sobie zakotwiczyć tutaj u góry w te specjalne miejsca. No i dzięki temu będzie przestrzeń pasażerska zabezpieczona przed przesuwającymi się bagażami. Przydatna rzecz, ona była na wyposażeniu w wersji titanium, więc dzięki tej pełnej kompletności tego egzemplarza tutaj na wyposażeniu także ją znajdziemy. Nie ma zniszczeń, jeżeli chodzi o materiał, nie ma zniszczeń, jeżeli chodzi o ten bagażnik. Naprawdę tutaj nie możemy mówić o tym, żeby właściciel przewoził coś, co mogłoby powierzchnię tego bagażnika naruszyć. Pełna oryginalność, fabryczność, łączenia, śrub, nic tu nie było odkręcane, nic nie było kombinowane. Zgrzewy fabryczne, wszystkie elementy wskazujące na oryginalność samochodu. Nie jest przerysowany zderzak, nie jest tutaj poniszczona także blenda osłaniająca, która zawiera także dodatkową roletkę. Więc moi drodzy, bagażnik na pewno bez żadnych uwag, możemy śmiało przechodzić dalej. Z przyjemnością zapraszam Państwa do wnętrza tego Forda S-Maxa, bo to przecież we wnętrzu musi być najwyższa możliwa jakość utrzymania. Ja, moi drodzy, często używam słowa jakość, ale uwierzcie mi, że właśnie jakość ma największe znaczenie w oferowaniu używanych samochodów. No i tutaj też to wszystko zobaczycie. Wystarczy, że poświęcicie razem ze mną tych kilka minut, żeby zobaczyć, jak tu się kształtuje to wnętrze. Stoliczki w fotelach, przyjemna sprawa. No, oczywiście wygodna regulacja tylnych foteli. Można je przesuwać, można regulować oparciami. Regulowane trzy zagłówki. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, no i tapicerka ebony, tapicerka dla wersji titanium. Tutaj każdy pojedzie wygodnie, ta tapicerka ma taką specjalną gąbkę, która dopasowuje się do naszego ciała. Ale co jest ważne w tym samochodzie, oczywiście wyposażenie, moi drodzy, zobaczcie, nawet w tylnych fotelach znajdziemy boczne poduszki powietrzne. No nie jest to tak typowo spotykany S-Max z takimi właśnie dodatkami, ale bezpieczeństwo dla właściciela tego auta miało nadrzędne znaczenie, biorąc pod uwagę systemy aktywnej asysty oraz bezpieczeństwo bierne. Takie rzeczy na pewno na plus. A zobaczcie utrzymanie. Nie ma żadnych śladów zużycia, żadnych zagnieceń, żadnych plam, a to wnętrze prane nie było. Ono ukazuje dokładnie to, jak samochód był użytkowany przez właściciela. Zobaczcie dywaniki, które są fabryczne, które są od tego samochodu, od nowości, co zresztą możemy sobie zobaczyć po tych tutaj napisach. O, tu od razu Wam pokażę zestaw narzędziowy, który znajduje się w takiej specjalnej półeczce pod dywanikiem. Więc bez zniszczeń ta przednia, ta tylnia część tego S-Maxa. Mamy oczywiście nadmuch dla pasażerów z tyłu, gniazdo zasilania, ale także specjalne gniazdo 220 V, czyli możemy sobie tutaj spokojnie nawet podłączyć laptopa, czy lokówkę, czy suszarkę do włosów. No co chcecie, po prostu możemy tu w czasie podróży wykonać dzięki temu szereg czynności domowych. No i moi drodzy, zobaczcie tapicerkę drzwiową, ona także przeszyta jest skórą. Tutaj mamy wstawki Piano Black, ale liczy się oczywiście utrzymanie. Liczy się oryginalność, liczy się fabryczność, brak plaku, brak tłustych plam. Tutaj na progach, na profilach nie znajdziemy też żadnych zagnieceń, uszczelka również jest w porządku. Podsufitka, moi drodzy, nie jest pozaciągana, nie ma żadnych nadwyraźnych plam, może jakieś tylko drobne, zwyczajne ślady używania w tym samochodzie we wnętrzu, ale z tyłu, no bez uwag totalnie. Idźmy po drugiej stronie, zobaczmy, że i tutaj to wszystko kształtuje się na wysokim poziomie, czyli bez rys, bez oszpeceń, a przecież to wnętrze zachęca do podróży. No i tutaj, moi drodzy, naprawdę nie ma do czego powiedzieć nic negatywnego, bo i profile z tej strony, i progi też nie są okopane, a tapicerka, patrząc od tej strony, również bardzo zadbana. No i będę do tego zbliżał tą kamerę do tych poduszek powietrznych bocznych, bo to jest na wyposażeniu S-Maxa bardzo, no, rzadko spotykany element. Więc jak już jesteśmy tutaj, a ten dywanik Wam pokazywałem, że i również z tej strony nie jest nigdzie
zniszczony. Zobaczmy sobie stronę kierowcy. Tutaj najczęściej samochód jest używany, więc tych śladów może być więcej, ale nie w tym egzemplarzu, moi drodzy, bo i tutaj na panelach Piano Black nie znajdziemy żadnych zarysowań. Tapicerka drzwiowa, drobne takie tylko ślady używania, które można by jednym psiknięciem plaku tutaj zakryć, ale ja nie chcę tego czynić, bo chcę Wam pokazywać oryginalność i że to wszystko, o czym mówię, o tej potędze oryginalnego samochodu, ma później dla Was znaczenie. Zobaczcie progi, również i one nie są nigdzie tutaj zniszczone, okopane, nie są porysowane, uszczelki również w porządku. Fotel kierowcy, tutaj zatrzymamy się chwilę, mamy oczywiście regulację lędźwiową, regulację wysokości, nie jest tutaj wysiedziany ten boczek, nie jest także wygnieciony ten fotel w żadnym stopniu, nie ma zmechacenia na boku. Naprawdę bardzo zadbany fotel, który też pokazuje dbałość codzienną właściciela. Idźmy do kierownicy, która w Fordach bywa bardzo zniszczona, nawet już z małym przebiegiem, ale przebiegi autostradowe i odpowiednia dbałość powodują, że ta kierownica wygląda jak tutaj. Czyli nie ma żadnych przedarć, nie ma żadnego zużycia. Na tych elementach dotykowych, na tych panelach, przyciskach również nie znajdziemy zniszczeń. Poduszka kolanowa również w Fordzie S-Max. Zobaczcie podłokietnik, on ze swoją strukturą też nie jest tutaj zniszczony. Panele Piano Black nie są porysowane, lewarek, tak zwane kółeczko do zmiany biegów, bez żadnych odhaczeń, bez żadnych zarysowań. No i panel systemu Sony, tutaj również przyciski funkcyjne i na nich też nie znajdziemy żadnych wad, żadnych usterek. Display dotykowy nie jest też porysowany, bardzo dobra czytelność, poprawiona zresztą w wersjach po liftingu. No i kokpit ogólnie również bez żadnych śladów, bez zużycia. Mamy tutaj też specjalny przycisk SOS, który zawiadamia bezpośrednio, oczywiście w sytuacjach awaryjnych. Skuteczna rzecz, ale tutaj właśnie też na wyposażeniu, co nie było też częstym elementem Ford S-Max. Więc idziemy jeszcze od strony pasażera. Zbliżymy sobie dla szczegółowości tą stronę. No i tutaj ten fotel wygląda no praktycznie jak nowy, żadnego śladu zużycia. To są właśnie auta, które znajdziecie w mojej ofercie i powiem Wam, że będę tak to opowiadał, bo ja jestem dumny po prostu z tej swojej pracy. Pozwólcie mi na to, a wszystkim hejterom mówię, żeby sobie jeździli, oglądali te wszystkie samochody z lawet bezpośrednio, które są sprowadzane z Danii, z Holandii, z Belgii, z wypożyczalni, które są picowane, nie mają kompletnie żadnej mocy te auta, tylko po prostu są tanie. Więc moi drodzy, zobaczmy tutaj i próg po stronie pasażera. No zobaczcie, jak to wszystko tutaj się kształtuje. No bez żadnych rys, bez żadnego zużycia. Dywanik ode mnie gumowy, pod spodem fabryczny welur. Troszkę może odkurzyć można byłoby, ale nic ponadto. No i tapicerka drzwiowa po stronie pasażera. No i tutaj również Piano Black nie są porysowane. Tapicerka zadbana, głębokie kieszenie w drzwiach. Mogę Wam powiedzieć, że ten samochód zapewni Wam pełen komfort swoim wyposażeniem, swoim dynamicznym, ekonomicznym silnikiem, doskonałą skrzynią biegów, no ale także oczywiście czystością, tymi wszystkimi udogodnieniami, pakietami bezpieczeństwa, pakietem zimowym z podgrzewaną nawet kierownicą. Jest wszystko w tym aucie, co będzie Wam sprawiało radość posiadania. Uwierzcie mi, że takie samochody i ich eksploatacja później przynosi mnóstwo satysfakcji. Zaglądamy do serca Forda S-Maxa, no ale nie byłbym sobą, gdybym Wam nie pokazał także oryginalności na śrubach, na wszystkich łączeniach, na zaślepkach, na elementach, które nie wykazują tutaj żadnych podwadzeń, żadnych wypinań, co także ma dla niektórych nadrzędne znaczenie, bo szukacie też oryginalnych samochodów, no i tutaj widzicie, że te elementy są odpowiednio fabrycznie zachowane. A co do serca tego egzemplarza, nowej generacji silnik z grupy Panther, 2 litry diesel o mocy 150 koni mechanicznych, 370 Nm momentu obrotowego. Parametry tego silnika powodują, że ten S-Max, który waży ponad 1900 kg, z tym motorem rozpędzi się spokojnie do 200 km na godzinę, a 100 km zobaczymy po około 10 sekundach. 8-stopniowa hydrokinetyczna skrzynia biegów na pewno też wpływa na ekonomię, obniżając nam obroty podczas autostradowych przejazdów, ale także i w mieście,
oczywiście odpowiednio dobiera przełożenia. Hydrokinetyczna skrzynia, grupa Panther to oczywiście nie są silniki takie jak były wcześniej w S-Maxach, czyli grupy PSA, ale Ford tutaj przeskoczył, można powiedzieć, o pewien stopień, jeżeli chodzi o cichość pracy tego silnika, bo on pracuje, można powiedzieć, jak benzyna z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jest niezwykle cichym motorem, a także dzisiaj już wiemy, że setki tysięcy kilometrów nie są dla tego motoru żadnym wyzwaniem, jeżeli tylko jest samochód regularnie odpowiednio serwisowany. To silnik, który wpisuje się po prostu w Forda S-Maxa i nie obniża jego lotów w porównaniu do S-Maxu z poprzednich lat. Ciągłość zachowana, jeżeli chodzi o bezawaryjność. Ekonomia mówi nam też o sprawności tego silnika, no bo S-Max o tej wadze samochód będzie spalał średnio nam około 7 litrów na 100 km. Można zejść oczywiście niżej, jeżeli ktoś potrafi jeździć ekonomicznie, oraz zejść do nieco ponad 5 litrów na trasie. Wszystko zależy od Was. 370 Nm na pewno wystarczy, żeby napędzać ten samochód precyzyjnie i płynnie, a dzięki temu, że jest to jednostka niewysilona, bo jednak mieliśmy też dostępne 190-konne silniki, więc tam to wysilenie jest na większym poziomie. Tutaj naprawdę też to 150 koni będzie gwarantowało zwyczajną pancerność na długie, długie lata, bo nie nadwyręża też osprzętu czy elementów napędowych, skrzyni biegów. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może sobie moc przełączyć na 190 koni, bo te oba programy, tak jak i w silnikach PSA, są tutaj wgrane, ale wydaje mi się, że kiedy przejedziecie tym motorem, zobaczycie, że nie jest to potrzebne. Do zbiornika S-Maxa wlejemy 68 litrów ropy, więc zasięgi powyżej 1000 km też są możliwe do osiągnięcia. Bardzo przyjemny samochód do rodzinnych wyjazdów na urlopy, na pewno każda podróż będzie przyjemna, to zdecydowanie. S-Max z tym motorem to zagwarantuje. A co do serwisowania tego konkretnego egzemplarza, odpowiedni serwis. Ostatni tutaj odnotowany na 123 tysiące kilometrów. Na tą chwilę więc nie trzeba nic wymieniać, nic robić. Wystarczy po prostu, że będziecie dalej odpowiednich, regularnych tutaj serwisów, serwisy stosowali, czyli maksymalnie co 15 tysięcy kilometrów. Taki interwał nie oczywiście co 30, skracamy do 15 tysięcy. Właściciel też tego samochodu był na tyle mądry, że tutaj te serwisy przebiegały bardzo płynnie i prawidłowo. Pokażę Wam zaraz silnik jeszcze z bliska, ale niech się nam uruchomi. Posłuchajcie sami, jak cichutko pracuje ten nowej generacji silnik grupy Panther. Wsiadamy do wnętrza, uruchamiamy samochód za pomocą przycisku Start. Samochód nam się błyskawicznie uruchamia. We wnętrzu go w zasadzie w ogóle nie słychać. Przyciszymy radio, oczywiście wita nas tutaj logo Forda, mamy komunikaty, maska otwarta, oczywiście widzimy średnie spalanie 7 litrów na 100 km w tym egzemplarzu. Skrzynia biegów hydrokinetyczna 8-stopniowa, bardzo tutaj prosto ją obsługujemy, przełączamy sobie na tryb drive bądź tryb sportowy, kiedy wciśniemy w środku przycisk. Zawsze kiedy włączymy bieg wsteczny, uruchomi nam się kamera cofania, czujniki parkowania 360 stopni, ale możemy także wykorzystać kamerę przednią. Wciskając ten przycisk, uruchamia nam się obraz z przodu, który możemy sobie także zmienić na taki, można powiedzieć, łączony, panoramiczny, że widzimy wręcz boki też samochodu, też przydatna funkcja. Cichutko silnik pracuje, więc śmiało idziemy już słuchać motoru. Silniki z grupy Panther przede wszystkim trzeba docenić za brak wycieków, brak zapoceń,
One z tego słyną, no i też słyszycie tą pracę, to jest zupełnie już inna praca. Oczywiście ja nigdy nie umniejszam silnikowi PSA, omawiając silnik z grupy Panther, ale chcę Wam powiedzieć, że zbędne są Wasze wysiłki, jeżeli byście chcieli ocenić niżej ten silnik wobec poprzedniego. Naprawdę on idzie po takiej równej linii razem z tamtym, jeżeli chodzi o dynamikę, o pancerność, o bezawaryjność. Bardzo dobry motor. A ci, którzy cenią sobie walory akustyczne w samochodzie, na pewno bardziej go docenią. Docenią także ekonomię i sprawność tego motoru. To wszystko jest bardzo na plus dla tych jednostek. Naturalny silnik, który nie był też myty, naturalne zakurzenie. Na to też patrzcie, oglądając samochody. Nie kupujemy nigdy z wymytym silnikiem auta, no bo wtedy wiadomo, że zostało to wszystko tylko wymyte, żebyście zobaczyli, że jest czyste, a za tydzień, za dwa dopiero pojawiają się różnego rodzaju wady, wycieki. Także już z natury, z fundamentu, z góry przy oglądaniu samochodu to wszystko ocencie, bo Wasze oko naprawdę i palec więcej Wam powiedzą niż nie jeden fachowiec, niż nie jedna opinia. Czas na to, żebyśmy S-Maxem ruszyli. Włączamy tryb drive, ale nie dodajemy gazu. Popuszczamy tylko hamulec, żeby sprawdzić płynność ruszenia. I hamulcem możemy wręcz sterować prędkość rozpędzania się do ślimacza. I tak powinno być, żeby bez żadnych dźwięków, bez żadnego haczenia, bez żadnych niuansów negatywnych ten samochód nam płynnie ruszył. I to wyczujecie również i to zawsze też sprawdzajcie. Zobaczcie, układ kierowniczy także nam tutaj powrócił do prostego, bez żadnego wysiłku, co świadczy o poprawności także i tych elementów. Średnica zawracania Forda S-Maxa 11,9 metra. Samochód zwrotny tak naprawdę do jazdy po mieście, choć jest to duże oczywiście auto, no ale siedzimy wyżej, widzimy więcej, doskonałe przeszklenie, a dzięki termoizolacyjnym, akustycznym szybom to wnętrze nam się nie nagrzewa za nadto latem, ale także nie wychładza zimą. To są dodatki dla wersji Titanium, które są później naprawdę doceniane. Podgrzewana przednia szyba, no i oczywiście także podgrzewana kierownica, która też doskonale leży w dłoni w Fordzie S-Maxie. O fotelu mówić by dużo, bo szereg zakresu ustawień, ale także no oczywiście pełna wygoda na tym fotelu. Możemy myśleć o wykonaniu setek kilometrów bez żadnego zmęczenia. Do tego też S-Max służy, ale w mieście także na codzienne dojazdy się spełni. Widoczność systemu pokładowych, jak najbardziej, pełne multimedia, pełne bezpieczeństwo. Ford S-Max to złożony, dobrze samochód, który ma bardzo fajne materiały wykończeniowe, w wersji Titanium jeszcze o podwyższonej jakości, nic nie trzeszczy, nic nie przewiewa, a silnik Panther tylko delikatnie, cichutko nam tutaj pomrukuje, dostępna moc od nawet delikatnego wciśnięcia gazu, więc zawsze kreujemy bezpieczną podróż. Pochłanianie nierówności w Fordzie S-Maxie bez uwag. No, płyta podłogowa stosowana także w Fordzie Edge. Z przodu mamy kolumnak Persona, z tyłu architekturę Multi-Link, czyli wahacze zawieszone na belce równoważącej. Mocne bardzo podwozie, wpisujące się doskonale w polskie warunki drogowe, ale także w późniejszej eksploatacji nie wykańcza naszego portfela, bo bardzo tanio można wiele zamienników tutaj wybrać, bardzo tanio naprawić ewentualnie jakieś usterki w zawieszeniu. Można powiedzieć, że to naprawy Forda S-Maxa, jeżeli chodzi o zawieszenie, są porównywalne wręcz z Fordem Focusem. Także nie będzie nigdy zaskakiwał Waszego portfela ten samochód, ale z rynku niemieckiego zawieszenia wytrzymują nawet 400 tysięcy kilometrów, jeżeli samochód był eksploatowany autostradowo. Uwierzcie mi, że tutaj jadąc nie słyszę kompletnie nic z podwozia. Bardzo bezpieczny, pewny samochód, który no daje się kierować w 100%. Tu każdy element jest wyczuwalnie w bardzo dobrej formie. Możemy przyspieszyć, moi drodzy, zahamować awaryjnie, a awaryjne hamowanie także dużo nam powie o tym, jak samochód się zachowuje, czy nie myszkuje, czy go nie ściąga, czy nie zarzuca. Sytuacje awaryjne wykorzystujcie w samochodach używanych, które sprawdzacie. Po prostu bądźcie pewni, że wszystko jest bezpiecznie. Nie dajcie się naciągnąć tylko na kółeczku po placu. Przejedźcie się po dziurach, pohamujcie, jedźcie na trasę, zobaczcie, jak wchodzi każdy bieg, jak samochód przyspiesza, żeby te wszystkie Wasze późniejsze sprawy negatywne nie wyszły dopiero u Was, żebyście wynaleźli
wy znaleźli najlepszy możliwy egzemplarz. Ja dlatego czynię też te prezentacje, żeby wam pokazać, że w moich samochodach to wszystko jest na wysokim poziomie. I także ten S-Max niczym nie zaskoczy negatywnym, to zdecydowanie, więc jedziemy dalej. Pojedźmy kawałek S-Maxem po normalnej drodze, ale tutaj też zauważymy taką sztywność tego samochodu połączoną z komfortem. Można powiedzieć, że van to auto, które będzie reagowało na zakrętach, przechylało się, ale S-Max nic takiego. Tym samochodem jeździmy bardzo stabilnie. Jednak kilogramy powodują swoje oraz doskonałe zawieszenie. Ford słynie z układów kierowniczych, ich nie trzeba reklamować. System tłumienia drgań na kolumnie kierowniczej. Oczywiście bardzo przyjemne pochłanianie nierówności wzdłużnych czy poprzecznych. Ten samochód musi dawać komfort, bo to pochłaniacz kilometrów. I to zawieszenie zostało tak skonstruowane, żeby wypośrodkować i bezpieczeństwo, i komfort, i szybką jazdę, i jazdę miejską, i zwrotność. Moi drodzy, naprawdę wszechstronne auto, które swoją właściwą moc ukazuje dopiero podczas takich właśnie przejazdów, jazd, jeżeli nie mieliście z nim do czynienia. Ford S-Max w tym wyposażeniu to pełna asysta kierowcy, pełne pakiety bezpieczeństwa. To wszystko też będzie nam dawało poczucie, że jesteśmy zaopiekowani przez te specjalne systemy. Doskonała płynna nawigacja, doskonałe multimedia, dźwięk od Sony, czy moi drodzy pakiety zimowe, no to wszystko musicie docenić, bo to jest ważne, ale w takim samochodzie doceniamy także moc, doceniamy silnik, doceniamy proaktywność automatycznej skrzyni biegów, która zmienia przełożenia odpowiednio, która nie pyta się o to, jaki bieg ma być włożony. Ten samochód reaguje natychmiast na nasze potrzeby i to już w trybie drive, nie trzeba korzystać z trybu sportowego. Zobaczcie, moi drodzy, nieco troszeczkę przyspieszę. A przy hamowaniu żadnych najmniejszych wibracji. Możemy wchodzić w zakręt z wyższą prędkością, stabilność i poczucie, że wszystkie nasze ruchy, czy to awaryjne, będą tutaj przez ten samochód wykonane w sposób dla nas bezpieczny. Samochód przyspiesza bardzo płynnie, no a tak jak mówię, jest cichutko w czasie autostradowej jazdy, nawet powyżej 170 km na godzinę. To auto jest przyjemnym, rodzinnym samochodem z pakietami, z systemami, z wszystkimi elementami, które wpływają na nasze dobre samopoczucie w czasie jazdy. Czas na podwozie, widzieliśmy amortyzatory w bardzo dobrej formie, no ale nie może być inaczej, bo sama jazda próbna, jazda po nierównościach czy po asfalcie przy większych prędkościach mówi nam, że elementy zawieszenia są tutaj wzorowe. No i podwozie także moim zdaniem i według diagnosty pisze się we wszelkie pozytywne wrażenia. Nie ma żadnych nalotów na rurach wydechowych, co świadczy o odpowiednim oczyszczaniu spalin, ale także na pracy samego silnika. Wszystko w porządku, również z zawieszeniem z tyłu, nie ma żadnych uwag. Tłumik, tak jak widzicie, nigdzie nie jest skorodowany, oczywiście delikatny nalot. Tak samo, jeżeli chodzi o elementy podwozia, nie są nigdzie skorodowane. Wszystkie osłony są na swoim miejscu. Czego tutaj w tym S-Maxie kompletnie nie brakuje. Opony nie są pościnane od wewnętrznej strony, co świadczy o poprawnej geometrii. Progi zarówno od strony pasażera,
jak i po stronie kierowcy. Tutaj także nigdzie nie są wgniecione. Nie ma zerwanej fabrycznej antykorozyjnej powłoki, jeżeli chodzi o podwozie. Także te wszystkie panele, osłony nie są porysowane, nie są zniszczone, nie wiszą, co także świadczy o tym, że samochód no nie jeździł po żadnym terenie, który mógłby w jakikolwiek sposób podwozie uszkodzić. Płyta podłogowa, ona także nigdzie nie jest porysowana, nie jest zniszczona. Jeżeli chodzi o zawieszenie z przodu, dokładnie wyszarpane, sprawdzone łączniki, gumy, drążki stabilizatora. Te wszystkie elementy są prawidłowe, no i to też właśnie nam mówi jazda tym samochodem. Zajrzeliśmy także od strony silnika, patrząc od spodu, tutaj także nie znalazłem, nie ma żadnych wycieków, żadnych zapoceń. Więc moi drodzy, no poprawna forma podwozia. Samochód wpisuje się swoim podwoziem także oczywiście w stronę zewnętrzną, w stronę wnętrza, no bo i także z tej strony tutaj nie znajdziemy nic, co mogłoby zwrócić jakąkolwiek negatywną uwagę. Ale oczywiście przyjedziecie do Iławy, wjedziemy na stację diagnostyczną, będziemy mogli wspólnie to podwozie sprawdzić i no jakby potwierdzić te wszystkie moje słowa, bo jest tutaj naprawdę wszystko w porządku. Czas na badanie powierzchni S-Maxa czujnikiem lakieru. Zapraszam. Noc się kiedyś skończy, więc chodźmy zanim znajdą nas. To ostatni szept. Będzie nasz ostatni raz. Możesz być najbardziej niecierpliwa, ja wezmę z twoich rąk to wszystko, co mi dasz. To na naszej drodze rozstąpi się morze. Będę wierzyć, że pełna dokumentacja jest ważnym aspektem przy wyborze porządnego, uczciwego, używanego samochodu. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z pełną dokumentacją. Jeżeli chodzi o tą rejestracyjną, to Ford S-Max jest kompletnie przygotowany do rejestracji. Kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC3 2%. Jedyny dla Ciebie koszt to 160 zł w Wydziale Komunikacji za tablice rejestracyjne. Niczego nie musisz załatwiać, wszystkie opłaty, podatki, formalności są po mojej stronie. Ty na miejscu tutaj ode mnie otrzymujesz pełną teczkę, wytłumaczoną, tak żebyś bezproblemowo, w bardzo łatwo i w prosty sposób samochód bezpośrednio po przyjeździe do domu mógł sobie zarejestrować już na siebie. Żadnych tutaj komplikacji nie ma. Moi drodzy, jeżeli chodzi o oryginalność, to oczywiście także komplet kluczyków do systemu Keyless Go. Mamy teczkę z instrukcjami, także jest oczywiście książka serwisowa do samochodu. No i co najważniejsze, wszelkie wydruki serwisowe, pełna historia. Ostatni odnotowany tutaj przegląd na 123 418 km. Moi drodzy, całkiem niedawno, więc spokojnie jeszcze 10 tysięcy według tej dokumentacji możemy spokojnie zrobić jeszcze bez żadnych wymian. No i cała ta historia oczywiście do wglądu na miejscu bezpośrednio w szczegółach do omówienia. Mamy także przegląd TIF, który jest ważny oczywiście na oddzielnym dokumencie, co też stanowi atut i wtedy on jest ważny do lutego 2025 roku, ten przegląd niemiecki techniczny TIF. Widzimy także kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, są to ważne dokumenty, bo mówią nam o własności tego samochodu. RODO musiałem zakryć oczywiście dane właściciela ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, ale osobowe dane nie są ważne, jak to, że widzimy tutaj zero, czyli mamy do czynienia z samochodem typowo z niemieckiego rynku, nie był reeksportowany z żadnego innego kraju, jest bezpośrednio przekazany przez Forda do właściciela 19
lutego 2020 roku i tego samego dnia został już przez właściciela też albo na zlecenie właściciela już na niego zameldowany. Tutaj mamy również numer nadwozia, moi drodzy, wszelkie informacje. Ja naprawdę nie mam nic do ukrycia. Jeżeli ktoś ukrywa numery nadwozia, no to trzeba po prostu uciekać z takiej oferty, no bo tam czai się coś na pewno złego. To wszystko jest ważne, że to jest. Mamy certyfikat pochodzenia, inne elementy ubezpieczenia, wszystkie dokumenty potwierdzające nam rzetelność tego samochodu i dbałość o niego, co ma także w używanym samochodzie nadrzędne znaczenie. Zaparkujemy automatycznie i sobie tak pomyślałem, że zaparkujemy między tym Fordem a tą Toyotą. Wybieramy tryb, oczywiście wciskamy przycisk i wybieramy tryb prostopadły, bo tak będziemy parkować. No i jedziemy do przodu, samochód nam będzie automatycznie teraz wykrywał dostępne miejsca. Tutaj też jest luka, więc będzie chciał tutaj też zaparkować, ale my wybieramy sobie sami miejsce, jedziemy dalej, więc system nam będzie podpowiadał, gdzie te miejsce jest znalezione. Tam to już znaleziono, ale ja chcę, żeby znaleziono także i to miejsce. Więc jadę dalej do przodu, aż pojawi mi się informacja o tym miejscu. I pojawiła się taka informacja, no i teraz już postępujemy zgodnie ze wskazówkami systemu. Widzimy wszystko w kamerze, w lusterkach, postępujemy tak, jak mówi nam tutaj samochód. Włączamy bieg wsteczny, puszczamy kierownicę i parkujemy automatycznie. Zaparkowaliśmy automatycznie, proces jest zakończony. Najważniejsze jest to, że równiutko między tym a między tym samochodem, więc każdy będzie mógł wygodnie wysiąść z auta, a także mamy możliwość otworzenia z tyłu klapy, bo system zostawia nam tą przestrzeń. Więc przydatna sprawa w trudne dni, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy boi mi się, że gdzieś się nie zmieścimy, to nam samochód to oczywiście podpowie samemu. Technologia może i taki gadżet, ale uwierzcie mi, że bardzo przydatny, kiedy już się z nim bliżej zapoznamy. Omówimy sobie teraz wyposażenie i funkcje. Zacznijmy od bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem, pełen zakres poduszek powietrznych plus boczne, tylne poduszki powietrzne, co jest ogromną rzadkością, ale na pewno będzie podnosiło bezpieczeństwo. Poduszka kolanowa. Więc tutaj pełen zakres. Mamy podłokietnik składający się z dwóch elementów, z dwóch części. Tutaj mamy taką welurowaną część i bardzo głęboki. Można wsadzić tutaj nawet, zobaczcie, podejrzewam, że dwulitrowa butelka nawet tutaj wejdzie. Cup holdery na kubeczki, one są z takimi specjalnymi jakby redukcjami. One pomogą nam w tym, że kiedy będziemy mniejsze kubeczki mieli, no to one nie będą tam nam głęboko wpadały. Ale kiedy kupimy jakiś termos na Orlenie albo dużą kawę, to zdecydowanie przyda się większa pojemność. Mamy tutaj także śmietniczek raczej, bo to jest popielniczka, która nigdy w tym samochodzie używana nie była, bo nigdy nie było palone. No i tutaj pod tą popielniczką również dodatkowa redukcja, więc jest wszystko w komplecie pod względem cup holderów. No i tutaj mamy schowek, on jest wyłożony welurem, oświetlony. Schowki w drzwiach, to wiadomo. No i przyciski przy lewarku czy manipulatorze do zmiany biegów. Mamy przycisk do włączenia automatycznego parkowania, czyli wybieramy sobie tutaj, jak chcemy parkować automatycznie, równolegle, prostopadle, czy skorzystać z asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego. Mamy wyłącznik systemu start-stop, kiedy nie lubimy, gdy nam auto gaśnie na światłach, no i oczywiście wyłącznik czujników parkowania 360 stopni. Jeżeli chodzi o parkowanie, to nawet nie korzystając z automatycznego parkowania, zawsze kiedy włączymy bieg wsteczny, uruchomi nam się bardzo czytelna kamera cofania. Będziemy widzieli także skręcanie nasze na liniach, czyli będziemy sobie mogli dopasować nasz wjazd do linii, które są za nami, czyli będziemy mogli bezpośrednio i bardzo ładnie zaparkować, ale mamy także możliwość obserwacji czujników 360 stopni. Jeżeli tylko chcemy, moi drodzy, możemy za pomocą tego przycisku włączyć sobie kamerę przednią, czyli z przodu też mamy tutaj kamerę i ona działa dwufunkcyjnie, tak jak widzimy. Można także chwytać obraz bokami z tej kamery, czyli też kiedy będziemy w wąskim zaułku parkowali, na pewno ta kamera zda egzamin i bardzo nam tę czynność ułatwi. Sam lewarek, manipulator do zmiany biegów, oczywiście tryb parking, tryb wsteczny, tryb neutralny, luz, drive i tryb sportowy. Te tryby tu możemy sobie wybrać i to też jest tutaj płynne działanie tego manipulatora. Tutaj mamy schowek, w którym znajdziemy podgumowaną, dość głęboką półeczkę. Mamy także zapalniczkę. Zobaczcie,
pakiet dla palących, ale nigdy używana nie była, więc to też na plus. No i mamy dwa gniazda USB. Powyżej mamy system multimedialny, tutaj w tym wypadku system od Sony, wtedy on troszeczkę inaczej tutaj wygląda. Tu mamy wejście na płyty, tutaj mamy możliwość też ustawiania sobie, personalizowania klimatyzacji czy temperatury, a także włączenia ogrzewania przedniej szyby czy ogrzewania lusterek i tylnej szyby. Tutaj temperaturę sobie zwiększamy, zmniejszamy, nasze postępy widzimy na ekranie centralnym. Mamy także możliwość zwiększenia ręcznego lub zmniejszenia pracy wentylatora, ale oczywiście możemy korzystać z trybu w pełni automatycznego, który dopasowuje nam temperaturę do zadanej, a tutaj widzimy, jaka ta temperatura jest zadana. Ja, żeby tutaj nam nie wiało, troszkę, że tak powiem, wyciszę. Mamy oczywiście ogrzewane fotele w trzech siłach mocy dla kierowcy i dla pasażera. Sam system multimedialny to już jest ten nowej generacji Sync, czyli z nową szatą graficzną. No i jesteśmy w jego oknie centralnym. Widzimy oczywiście temperaturę, którą ustawiliśmy, godzinę, temperaturę zewnętrzną. Tutaj mamy informacje na temat zasięgu internetu, Wi-Fi czy połączenia z naszym smartfonem, bo tak jak mówiłem, samochód wyposażony jest w bezpośrednie łączenie się z naszym telefonem. Dzięki temu będziemy mogli z pozycji telefonu różnego rodzaju rzeczy tutaj sprawdzać, włączać, wyłączać. Też Wam za chwilkę mniej więcej to opowiem. No i ekran centralny zawiera nawigację, zawiera multimedia podłączonego smartfona za pomocą Bluetooth i informacje o tym, o pakiecie zimowym, czyli ogrzewane fotele czy ogrzewana kierownica, którą włączamy tutaj. Możemy sobie wejść oczywiście do klimatyzacji bezpośrednio i tutaj dotykowo sterować całymi oprzyrządowaniami, całym naszym tutaj zasięgiem wentylacji, zarówno do tyłu, do przodu, na boki. Mamy wejście do menu i tutaj też jeszcze dodatkowe ustawienia dotykowo, więc wszystko prosto i bardzo łatwe w obsłudze. Wejdźmy sobie do audio, mamy oczywiście stację radiową, tekst radiowy, też dostęp do źródeł, czyli do możliwości podłączenia się do stacji cyfrowych, radiowych czy bezpośrednio przez Bluetooth do naszego smartfona. Uczyńmy to i przez chwilkę posłuchajmy jakości dźwięku. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku z systemem Sony, to tutaj mamy pełen zakres nagłośnienia, pełen zakres głośników. Także w konsoli centralnej mamy głośniki, które wychodzą tam z tyłu ze słupków. Jest tutaj naprawdę możliwości odsłuchania, natężenia dźwięku prawidłowe. Nic nie harczy, nie szumi, nie szeleści. Moi drodzy, naprawdę będziecie zadowoleni z jakości dźwięku. To nam ten samochód daje zdecydowanie na najwyższym poziomie. Po wejściu do smartfona mamy dostęp przez Bluetooth do naszych kontaktów, do wiadomości, do Siri, w zależności od tego, jakiego mamy smartfona. Nawigacja, moi drodzy, jest też bardzo fajna, bo ona zawiera fotoradary, ostrzega nas o tych fotoradarach, o miejscach też trudnych, miejscach, które są awaryjne, omijanie korków i tak dalej. To wszystko jest dostępne. No i także ona się aktualizuje automatycznie, bo tutaj udostępniamy internet do systemu i te aktualizacje przebiegają też automatycznie. Oczywiście cała Europa jest tutaj już dostępna. Po wejściu do aplikacji możemy sobie ściągać właśnie aplikacje. Ja też Wam o tym powiem na miejscu, żeby tu nie przedłużać. Jeszcze mamy tutaj systemy ustawień, ale wszystko po polsku, wszystko też bardzo prosto. Aplikacje mobilne, czy właśnie pojazd, czyli po połączeniu się z tym samochodem, tutaj mamy ustawienia akurat kamery, ale mamy Ford Pass Connect, no i tutaj chodzi o to, żeby właśnie udostępnić ten samochód do naszego smartfona. Ja też Wam to wszystko pokażę na miejscu, wtedy będziemy mogli sterować smartfonem tymi niektórymi funkcjami. Mamy oświetlenie nastrojowe, czyli sobie wybieramy kolor, jaki chcemy i po zmroku z różnych miejsc, spod klamek, spod konsoli będzie nam się wyświetlała taka właśnie mgiełka świetlna o określonej barwie. Wejdźmy jeszcze do systemu Apple CarPlay. Oczywiście, jeżeli macie telefon z Androidem, nieco inaczej będzie wyglądała szata graficzna, ale funkcjonalność podobna. Możemy wtedy korzystać z map Google, z Janosika, z map, które mamy po prostu zainstalowane w naszym smartfonie. Z różnego rodzaju innego jeszcze,
innych aplikacji będziemy mogli korzystać, z aplikacji dźwiękowych, audiobooków, czy tego wszystkiego, co udostępnia nam nasz smartfon. Więc przydatna też rzecz, podnosi funkcjonowanie, oczywiście w nowoczesnym aucie tego zabraknąć nie może. Także system Sync bardzo, bardzo prosty w obsłudze, niczego tutaj szukać na pewno nie będziecie musieli. Jeżeli chodzi o uruchomienie pojazdu za pomocą przycisku, pełen system bezkluczykowy, podchodzimy, auto się otwiera, odchodzimy, dotykamy prężkowanych elementów na klamce, samochód się zamyka. Kierownica wielofunkcyjna, moi drodzy, po tej stronie znajdziemy przyciski do obsługi ekranu centralnego, czyli możemy sobie wybrać za pomocą tu przełączania, co chcemy widzieć na tym ekranie centralnym, czy nawigację, czy możemy sobie ustawić widok multimedii czy telefonu. Tutaj zawsze widzimy znaki drogowe w tych dwóch kółeczkach, które są aktywnie sczytywane. Znak prędkości, znak na przykład zakazu wyprzedzania. No i takie dwie linie w koło samochodu. Mamy włączonego asystenta pasa ruchu. Możemy go sobie tutaj wyłączyć za pomocą przycisku. No i wtedy nie będzie nam samochód prowadził się po liniach automatycznie. Mamy także widok, ile jeszcze zostało kilometrów do opróżnienia baku. Po lewej stronie, a jeszcze tutaj niżej, znajdziemy przyciski do odbierania, kończenia połączenia, do głosowego wybierania funkcji, bo samochód także jest wyposażony w to, żebyśmy mogli głosowo ustawiać nawigację, czy wybierać różnego innego rodzaju funkcje. Jak już tu jesteśmy, to przejdźmy po lewej stronie. Tutaj mamy tempomat aktywny, limiter prędkości inteligentny, tempomat aktywny, czyli włączamy sobie tempomat, ustawiamy odległość od poprzedzającego pojazdu, tak jak tutaj widzicie, no i ustalamy prędkość. Wtedy, jeżeli zbliżamy się do samochodu, który jedzie wolniej, samochód nam automatycznie hamuje do jego prędkości. Kiedy wrzucamy kierunek, zmieniamy pas, samochód przyspiesza do tej, którą ustawiliśmy i dalej jedziemy zadaną prędkością, dopóki znowu przed nami nie pojawi się jakiś wolniejszy samochód. Czyli automatycznie samochód nam wyhamuje i dostosuje prędkość do samochodu, do też zadanej przez nas odległości, ale także i będzie się trzymał pasa ruchu, którym się porusza. Więc kiedy na chwilkę stracimy czujność, to samochód nam sam po prostu skręci, jeżeli okaże się, że jest wtedy łuk drogi, więc takie pełne bezpieczeństwo. No i tutaj sterujemy komputerem pokładowym, informacjami z komputera pokładowego. W tej chwili widzimy spalanie chwilowe, widzimy spalanie średnie, widzimy ilość przebytych kilometrów. Tu też możemy sobie wszystko tutaj pozmieniać, spersonalizować, ale za pomocą tego joysticka wchodzimy do ustawień. No i wejdźmy sobie do najważniejszych rzeczy, asysta kierowcy, czyli mamy tutaj kontrola trakcji, lokalizacja zagrożenia, czyli po tym, kiedy udostępnicie Ford Pass, kiedy udostępnicie po prostu aplikacyjnie swój telefon, udostępnicie internet, będziecie ostrzegani bezpośrednio o wszelkich zagrożeniach na drodze, moi mili, także też taka nowoczesność już w tym S-Maxie jest na wyciągnięcie telefonu, internetu. Mamy system Blitz, czyli ostrzeganie o martwym punkcie w lusterkach, czyli po prostu będziemy zawsze zabezpieczeni, kiedy byśmy chcieli zmienić pas ruchu, a coś by nadjeżdżało z szybszą prędkością, mogłoby dojść do kolizji, będziemy zawsze przed tym zabezpieczeni, żeby do niczego nie doszło. Cross Traffic Alert to system, który zapobiega przed tym, że jeżeli cofamy, a też nadjeżdża samochód, którego nie widzimy, system nas informuje, nikt nie wyjdzie z samochodu, jesteśmy zabezpieczeni. Mamy także tempomat, oczywiście tak jak mówiłem, inteligentny i normalny, ale warto korzystać z tego właśnie aktywnego. Drive Alert, czyli ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy w czasie długich podróży, też przydatna sprawa. Kontrola pasa ruchu, no i tutaj sobie ustawiamy tryb, jaki chcemy, możemy wybrać samo ostrzeżenie, pomoc, czyli będzie nam samochód jechał automatycznie po tym pasie ruchu. No i system przed kolizją, czyli radar antykolizyjny, możemy ustawić czułość alarmu, wskaźnik odległości, ale także jest aktywne hamowanie, co widzimy tutaj. Ten radar cały czas jest przed nami i on cały czas czuwa nad nami. Kiedy będziemy zbliżali się do samochodów poprzedzających, będzie nam tutaj informacja, że już ta odległość jest zachowana, najpierw zielona, czyli odpowiednia, a jeżeli będziemy nadto się zbliżać, to będziemy o tym informowani, że to już jest bliskość zagrażająca bezpieczeństwu. No i moi drodzy, mamy także kontrola ciśnienia opon, ale tutaj także mamy wyświetloną pojemność, jaka jest napompowana w tej chwili opona, każda jedna. Ogranicznik prędkości, możemy korzystać z trybu inteligentnego, ręcznego, znaki drogowe, także tutaj mamy to. W ustawieniach znajdziemy ustawienia pojazdu, system
systemu MyKey wyświetlacza. MyKey to dopasowanie parametrów do konkretnego kluczyka. Jeżeli przykładowo mamy młodszych kierowców i chcemy pewne rzeczy ograniczyć dla ich bezpieczeństwa. No wejdźmy sobie do ustawień pojazdu, moi drodzy. Tutaj także możemy wyłączyć system start-stop, światła, czyli światła w trybie automatycznym, automatyczne światła drogowe. Tutaj mamy tryb auto i w tym momencie ten samochód ma w dzień światła dzienne, po zmroku LEDy, które później dopalając segmenty będą nam oświetlały drogę, dopasowując się do warunków drogi, do nadjeżdżających pojazdów. Zawsze będziemy dobrze widzieli. To jest coś niesamowitego. Fordy S-Maxy potrafią zachwycać oświetleniem w tej wersji. No i mamy tutaj także zdalny start, czyli widzimy, kiedy właśnie tą aplikację udostępnimy, to z pozycji telefonu będziemy mogli sterować klimatyzacją, będziemy mogli sterować ogrzewaniem foteli, moi drodzy, a także uruchomieniem samochodu w odpowiednim czasie czy na ile czasu. Więc to jest wszystko też przydatne i takie rzeczy, kiedy już ich się pouczymy, one bezpośrednio wpływają na komfort, na to, że posiadamy samochód z rozwiązaniami bardzo nowoczesnymi i przydatnymi. Wszystkie cztery szyby są elektryczne, lusterka elektrycznie składane, blokada Kit Protect, czyli dzieci nam z tyłu nie będą bawić się szybami, nie będą otwierały drzwi, kiedy my nie chcemy. Wszystko sprawne, wszystko oczywiście działa. Fotochromatyczne lusterko wsteczne, mamy tutaj schoweczek na okulary, lusterko, w tym miejscu możemy obserwować wszystkich pasażerów z tyłu, a także przycisk bezpośredniego wołania pomocy SOS. Łączymy się z pomocą, ze służbami, które nam pomogą. Mamy lusterko z oświetleniem, słoneczko. Także samochód wyposażony jest solidnie. Samochód w wersji titanium. Z niczego tutaj rezygnować nie musicie. Pełen zakres bezpieczeństwa. O tym będę powtarzał, bo to są ważne elementy. Auto w bardzo dobrym stanie. Moim zdaniem zadbane, pięknie utrzymane przez właściciela. Autostradowe użytkowanie, więc niewyniszczone. Przyjedziecie, zobaczycie, że tutaj na pewno znajdziecie coś, czego poszukujecie, jeżeli szukacie konkretnego Forda S-Maxa. Dziękuję za łapki do góry, za subskrypcję, dziękuję za wszystkie opinie, dziękuję Wam za to, że jesteście, bo to też podnosi moje morale i chcę cały czas tą jakość trzymać i sprowadzać naprawdę nie może na zbyt często. Nie robię tego hurtowo, moi drodzy, ale chcę, żeby każdy kolejny samochód miał w sobie po prostu to coś, co jest najważniejsze w używanym samochodzie. Zapraszam do mnie do Auto 27.